Psalm 112. Aleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach, potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne. Ufa Panu. Spokojne jest serce jego. Nie boi się. Aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki, potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Opis człowieka prawego, sprawiedliwego, i tylko w ostatnim wierszu jest przyrównanie do kogoś, kto jest bezbożny. Bezbożny widzi to jest mowa o sprawiedliwym, o jego życiu, o Bożym błogosławieństwie, o prowadzeniu Bożym, mądrości, ochronie. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami, marnieje. No i właśnie, życzenie bezbożnych wniwecz się obróci. Jak dobrze jest mieć życzenia. Oczekiwania, pragnienia w swoim sercu i wiedzieć, że one mogą być spełnione, i mieć tą głęboką nadzieję, że Bóg się nie spóźni, że to o co prosimy, Boga, to co jest naszym życzeniem, to On zrealizuje w swoim czasie. Bóg jest wierny, łaskawy. A co jest naszym szczęściem, co jest naszym pragnieniem, życzeniem naszego życia? W innym miejscu czytamy: Moim szczęściem jest być blisko ciebie. W innym miejscu Bożego Słowa czytamy: Nie ma dla mnie dobra poza tobą. To jest najwyższy cel, priorytet naszego życia, i kiedy mamy tak wzniosłe, szlachetne pragnienia, życzenia naszego życia, możemy być w pełni przekonani o tym, że Bóg nam to da. Jeżeli prosimy o mądrość, Bóg obdarza mądrością i to w obfitości, bez wypominania. Kiedy modlimy się i prosimy o przebaczenie naszych grzechów, Bóg przebacza nasze winy, Bóg spełnia nasze życzenia. Kiedy pragniemy czystego serca, uświęcenia, sprawiedliwości, Bóg nam to daje w Jezusie Chrystusie, zabierając przy tym nasze grzechy, kiedy pokutujemy, kiedy odwracamy się od złych rzeczy w naszym życiu. Pragniemy mocy Ducha Świętego. Przecież Bóg nam to daje, dał nam obietnicę, że weźmiecie moc Ducha Świętego. Czy jest to naszym życzeniem? Dary Ducha Świętego, przecież to są dary, to jest coś, co Bóg chce dawać. Czy jest to naszym życzeniem, naszym pragnieniem? Możemy zastanowić się, jakie są nasze życzenia, jakie oczekiwania względem Boga. Początek tego psalmu to opis człowieka, który boi się Pana, i to jest w zasadzie myśl która jest kontynuacją z poprzedniego psalmu świętej bojaźni. Błogosławiony mąż, który boi się Pana, czyli ma święty respekt, szacunek, poważanie Boga, Jego słowa, Jego woli. Ten, który boi się Pana, rozmiłował się w Jego przykazaniach. To idzie w parze. Boża mądrość, Boża bojaźń, miłość do Bożego słowa. To jest takie trio przy ostatnim psalmie mówiliśmy o tym, że mądrość Boża i bojaźń Boża występują razem. Tutaj jeszcze kolejny aspekt dochodzi do tej cechy naszego chrześcijańskiego życia miłość. Miłość do Bożego Słowa. Rozmiłował się w Jego przykazaniach. I w tym mamy też obietnicę. Że to błogosławieństwo, to szczęście, te spełnione życzenia nie będą dotyczyć tylko nas, ale też przyszłych pokoleń, czyli naszych dzieci, naszych wnuków. Potomstwo Jego będzie można na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. I tak krótko, chociaż niektóre aspekty z tego opisu ludzi prawych i sprawiedliwych. Wiersz czwarty. Światło świeci prawym w ciemności. To pokazuje nam, że naokoło może być ciemno i potrzebować będziemy światła, i Bóg daje nam to światło w postaci swojej mądrości, w postaci swojego słowa, swojej woli, którą nam objawia przez Twoje słowo. Bóg daje nam to światło, taką też praktyczną mądrość i rozeznanie. Dar, rozeznawania duchów, to wszystko, to wszystko jest w tym całym pakiecie, który Bóg nam daje, w tym świetle, które świeci w ciemności. Światło świeci prawym w ciemności. Możemy wchodzić w ciemną dolinę, ale mamy światło Boga w naszych sercach. Mamy pokój, radość i tą mocną tożsamość tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Kolejny aspekt życia prawych i sprawiedliwych ludzi. Wiersz piąty. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. No, i tutaj powinno to być bardzo takim wyraźnym słowem, może nawet napomnieniem, a może potwierdzeniem tego, jak żyjemy, czy według prawa Bożego prowadzimy wszystkie sprawy naszego życia. W naszych relacjach z innymi. Jeśli chodzi również o naszą pracę, o interesy, jeśli chodzi o różne rozliczenia, o płacenie podatków i tak dalej, szczęśliwy mąż on prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. I dalej jest napisane: nigdy się nie zachwieje. Czyli kolejna taka myśl to: Sprawiedliwi ludzie są bardzo stabilni, są niewzruszeni, nieustraszeni jak lew, jak jest napisane w innym miejscu. Są stabilni, dlatego że wszystko prowadzą według Bożej woli. Ich celem, ich szczęściem jest Bóg. To jest dla nich największym życzeniem. I też potrafią uczciwie prowadzić wszystkie sprawy swojego życia, nawet gdy ponoszą z tego powodu jakąś niekorzyść i stratę. Ale dla nich największą korzyścią i największym szczęściem i błogosławieństwem jest to, by być w porządku względem Boga i względem ludzi. Nigdy się nie zachwieją. Też nie będą zapomniani, Bóg o nas nie zapomni, Bóg się będzie o nas troszczyć. I choćby jeszcze jeden, jest tutaj więcej tych różnych cech ludzi prawych, sprawiedliwych, zapisanych, ale w wierszu dziewiątym to, to szczodrość, to pomaganie ubogim, to wspieranie tych, którzy są w potrzebach, nieprzywiązanie. Wagi, nieprzywiązywanie wagi do rzeczy materialnych, bo one i tak przeminą, należy szafować tym, co Bóg nam dał, tak abyśmy kiedyś w niebie nagrodę otrzymali. A tutaj na ziemi, kiedy biednym pomagamy, pragnącym, to tak, jakbyśmy Chrystusowi pomagali, kiedy chorych odwiedzamy, kiedy biednych wspieramy, nakarmimy, to tak, jakbyśmy tą czynność Chrystusowi wykonywali, wypełniali i dlatego Bóg nam tego nie zapomni. Sprawiedliwy nie będzie zapomniany, czytamy w tym psalmie. Jest szczodry. Tak jak w pierwszym kościele potrafili nawet wszystko sprzedawać, bo mieli już inne wartości. Przed nawróceniem, przed poznaniem Jezusa Chrystusa, z pewnością nie byliby w stanie takich decyzji podejmować, żeby sprzedawać nawet swoje posiadłości. Bo wtedy to dla nich było wszystkim. Ale kiedy poznali Jezusa Chrystusa, Bożą miłość, Bożą prawdę, ten Boży pokój, który jest większy niż, niż coś, co możemy odczuwać, mając nawet bogactwo tego świata, no to kiedy poznamy Chrystusa i, i to jest tak wzniosłe doznanie i doświadczenie Bożej miłości i prawdy, no to wiadomo, że wtedy możemy i tymi ziemskimi sprawami szafować, one nie przedstawiają już dla nas aż takiej wartości. Jak dobrze jest mieć takie życzenia, jak dobrze mieć takie pragnienia, szlachetne, wzniosłe cele w swoim życiu, sprawiedliwi, którzy mają upodobanie w Bogu, w Jego przykazaniach, w Jego miłości się rozkoszują, tak żyją, tak żyją, by zachować taką stabilność, by, by zachować cel, zachować sens życia, bo przecież byłoby to bez sensu. Gdybyśmy stracili to, co jest najważniejsze na rzecz tych ziemskich, przemijających rzeczy. A przecież Bóg się o nas wszystkich też troszczy i daje nam to, czego potrzebujemy. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj wyznać, że prawdziwym szczęściem dla nas jest być blisko Ciebie. Te doczesne ziemskie sprawy, rzeczy, one gdzieś przemijają. Raz tracimy, raz zyskujemy to jest taka rzeczywistość tego ziemskiego życia, ale to to co dla nas przedstawia największą wartość to twoja miłość, twoja prawda, twoje słowo. I w tym jesteśmy tak prawdziwie rozkochani. Dziękujemy za ten prawdziwy sens życia. Amen.